Adam, jeszcze 3 tygodnie do rozpoczęcia drugiej rundy rozgrywek. No dzisiaj mecz sparingowy, wysoko wygrany. No a co możesz powiedzieć jakby z punktu widzenia obrońcy? Uważam, że pomimo wygranego meczu nie spełniliśmy wszystkich warunków, jakie sobie zakładaliśmy przed meczem i to, co ćwiczyliśmy na treningach. Zostało jeszcze trochę czasu, kupa roboty do zrobienia i tylko praca i do kolejnego sparingu. Pogoda czasami nie sprzyja, bo raz wieje, raz pada deszcz, raz śnieg, więc też nie jest lekko. Temperatura też nie jest zbyt sprzyjająca temu, ale trenujemy, nie poddajemy się i pracujemy cały czas. Zapraszamy na kolejny sparing z juniorami młodszymi w piątek o godzinie 18:00.